Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na dzisiejszej uroczystości z okazji 50 i 65-lecia pożycia małżeńskiego, złotych i żelaznych godów. Serdecznie witam władze miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Witam pana Jarosława Urbaniaka, prezydenta miasta Ostrowa. I witam pana Jarosława Lisieckiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Miłość jak ptak pod niebem buduje swój dom. Śpiewa w jednej ze swoich piosenek Michał Bajor. Ale miłość to tylko i przede wszystkim początek, fundament, który musi być mocny, by stworzyć prawdziwy dom i głębokie relacje łączące członków rodziny. Do tej miłości trzeba dorzucić ciężką, ustawiczną pracę związaną z codziennymi obowiązkami domowymi. Cierpliwość, wyrozumiałość, zaufanie, często także zastąpienie egoizmu własnego dobrem drugiej osoby oraz ofiarność. Bo nie ma miłości i szczęścia tam, gdzie ludzie żyją razem, ale osobno. Gdzie w pierwszej kolejności myśli się tylko ja. Wy, szanowni państwo, jesteście przykładem dobrych rodzin i dobrych życiowych wyborów. Widzimy przed sobą ludzi spełnionych, którzy mogą być z siebie dumni. Stworzyliście wspaniałe związki małżeńskie, przekazując kilku kolejnym pokoleniom waszych rodzin kodeks moralny. Jak żyć? Jak odróżniać dobro od zła? Co w życiu najważniejsze? Pokazywaliście im świat. Uczyliście ich zasad dobrego wychowania. Kształtowaliście wrażliwość. W chwilach trudnych spieszyliście ze wsparciem. Dziś wasi najbliżsi dziękują wam za wszelkie dobro, które uczyniliście, by wasza rodzina była szczęśliwa, pełna miłości i ciepła. Stanowicie państwo dla nas wszystkich wzór. Pokazujecie, jak pięknie żyć, dochować wierności, pomagać innym, trwać przy drugiej osobie nie tylko w chwilach radosnych, ale i tych okupionych cierpieniem. Szanowni państwo, wasze starania zostały dostrzeżone również przez najwyższe władze państwowe, stąd dzisiejsza uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Nadanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Za chwilę to odznaczenie osobiście wręczy państwu prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego, pan Jarosław Urbaniak. To wyjątkowe odznaczenie jest wyrazem naszego społecznego szacunku dla instytucji małżeńskiej i ciężkiej, wieloletniej pracy na rzecz dobra rodziny. Dziś, kiedy wielu próbuje podważać sens małżeństwa, takie świadectwa jak wasze są dla nas niezmiernie ważne i pouczające. Pokazujecie, że warto, że można, że tak właśnie buduje się szczęście. Gratuluję wszystkim zgromadzonym tu jubilatom, zarówno parom świętującym złote gody, jak i parze, która święci żelazny jubileusz. Wasze małżeństwa to wasz ogromny sukces. Życzę dalszego szczęścia we wspólnej jesieni życia. Niech się państwu dobrze wiedzie, dopisuje zdrowie, a rodzina otacza szacunkiem i miłością.
Wierzę, że wypowiedziane przed 50 czy 65 laty wiążące słowo tak, każdego kolejnego dnia będzie zyskiwało coraz większą wartość, wzmacnianą przez wspólne emocje i doświadczenia. Wszystkiego dobrego na kolejne lata Waszych małżeństw. Drodzy jubilaci, szanowni goście, jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj z Państwem świętować Waszą radość. To wielka uroczystość, a zawsze jak staję przed jubilatami, pomyślę, że to jest 50 lat, gdy sam mam na liczniku zaledwie 22, to po prostu jestem pełen szacunku. I jestem pełen szacunku dla Państwa, że Państwo potrafiliście przez 50 lat, jak moja żona mówi, wziąć miłość i przenieść przez całe życie. I jeszcze widzę przed sobą osoby, które są uśmiechnięte i są szczęśliwe i radosne z tych 50 przebytych lat. Kiedyś sobie przypomniałem taki cytat z Heinricha Heinego, który w XIX wieku mówił, że małżeństwo to takie morze, dla którego nikt jeszcze nie wymyślił kompasu. Kompas w dzisiejszych czasach już wyszedł z mody, teraz są GPS-y, urządzenia elektroniczne, pewnie nawet marynarze do końca nie umieją dobrze kompasem się posługiwać. Ale ani GPS-u, ani innego urządzenia elektronicznego, zdaje się, że dla małżeństwa nikt nie wymyślił. Chcę Państwu gratuluję. Chcę złożyć życzenia, żeby kolejne lata przebiegły Państwu w zdrowiu i w radości. A żebyście byli otoczeni miłością najbliższych. I każdy dzień był jeszcze piękniejszy. I do zobaczenia w nowej sali ślubów za 5 lat. Wszystkiego dobrego. Na podstawie artykułu 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 roku, dziennik ustaw nr 84, pozycja 426 oraz ustawę z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach, dziennik ustaw nr 90, pozycja 450, na wniosek wojewody wielkopolskiego postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczone zostały medalem za długoletnie pożycie małżeńskie następujące osoby. Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie zostają odznaczeni państwo Wanda i Eugeniusz Banasiakowie. Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie zostają odznaczeni państwo Lubomiera i Jan Barczyńscy. Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie zostają odznaczeni państwo Anna i Kazimierz Hałas. Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie zostają odznaczeni państwo Maria i Waldemar Dostończykowie. Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie zostają odznaczeni państwo Bożena i Jan Walenza. Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie zostają odznaczeni państwo Bożena i Sławomir Jakubek. Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie zostają odznaczeni państwo Pelagia i Jacek Jarzyna. Thank you.
Jaren, za dwuletnie pożycie małżeńskie zostają odznaczeni Państwo Czesława i Marian Słowa. Za dwuletnie pożycie małżeńskie zostają odznaczeni Państwo Łucja i Antoni Starusty. Za dwuletnie pożycie małżeńskie zostają odznaczeni Państwo Dorota i Henryk Szyszka. Państwo Bernadeta i Czesław Szwałek, parę, która obchodzi żelazne gody. Serdecznie gratuluję tak wspaniałego jubileuszu. W imieniu odznaczonych głos zabierze pani Maria Kostomczyk. Zapraszam. Proszę Państwa, spotkaliśmy się tutaj bardzo miłej i uroczystej chwili. I tak powiedziałabym słowami poety. Wspomnienie to cicha nuta wyjęta z tonu przeszłości. Że ta nuta zabrzmi dzisiaj pełnym dźwiękiem. Dziękuję z całego serca panu prezydentowi, panu przewodniczącemu Rady Miejskiej i całemu urzędowi miasta. Ta uroczystość dla nas na pewno ma duże znaczenie, bo przecież jak w kalejdoskopie przesuwają się obrazy naszego półwiecznego wspólnego pożycia. Oby dalsze lata były nadal szczęśliwe, nadal pełni miłości, pełnego zrozumienia. I żebyśmy się mogli spotkać jeszcze na jakimś następnym jubileuszu. Niech opatrzność czuwa nad Państwem i nad nami wszystkimi. Dziękuję bardzo. Znosząc toast, życzę Państwu przede wszystkim zdrowia. Gratuluję tego, że przez tyle lat potrafiliście być sobą, jesteście wzorem, jak zgodnie iść przez życie. A teraz życzę Państwu, abyście cieszyli się sobą, bo macie etap pracy zawodowej poza sobą, dzieci odchowane, pewnie niejednokrotnie wnuki też już prawie. Dlatego myślę, że bardzo ważne jest to, żebyście Państwo mogli się cieszyć swoją obecnością, swoimi pasjami i przede wszystkim być sobą, w zdrowiu. I tego Państwu życzę. Za to wznoszę toast. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. Proszę siąść, przestawać się z tym uczestnikiem. Wszystkiego dobrego, smacznego życzymy.